Cześć! Od jakiegoś czasu gracze nie mogą narzekać na brak interesujących gier na smartfony. Nie chodzi mi tutaj o proste gierki pokroju Candy Crush Saga, ale też dojrzalsze gry znane z PC-tów, tak jak na przykład Fortnite albo Genshin Impact, a także gry, w które można na smartfonach grać za pośrednictwem technologii streamingu, wprost z komputerów. Oczywiście najbardziej wymagające produkcje najlepiej jest ogrywać na najwydajniejszych smartfonach. Najwydajniejszych wcale nie musi oznaczać najdroższych. W moich dłoniach trzymam smartfon Realme GT 2 z procesorem Snapdragon 888, który doskonale spisuje się w grach, a wcale nie kosztuje majątku. Jaki powinien być idealny smartfon do gier? Przede wszystkim powinien być wyposażony w wydajny procesor, pozwalający uruchomić wszystkie najładniejsze gry w najwyższych ustawieniach graficznych. Rzecz jasna, sam fakt uruchomienia tych gier nie wystarczy. Telefon powinien zagwarantować płynną rozgrywkę, wolną od spadków FPS-ów. Snapdragon 888 na pokładzie to gwarancja dużej liczby klatek na sekundę. Niezwykle istotnym jest również zastosowany w smartfonie układ chłodzenia. Mam tu na myśli szeroko pojętą kulturę pracy urządzenia wynikającą z zachowania niskich temperatur. Niskie temperatury to stabilna, niespadająca liczba klatek oraz wygoda dla grającego. W Realme GT 2 wykorzystano komorę parową ze stali nierdzewnej o powierzchni 4129 mm2, aż o 30% większą niż w poprzednim modelu GT. W parze z dużą liczbą klatek na sekundę powinien iść wyświetlacz, który będzie w stanie te klatki wyświetlić. Realme GT 2 wykorzystuje ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz i jasności szczytowej na poziomie aż 1300 nitów. Takie parametry umożliwiają prezentowanie ładnego obrazu, nawet 120 klatek na sekundę animacji i perfekcyjną czytelność grafiki także w pełnym słońcu. Na dokładkę czeka obsługa obrazu HDR10+, co z pewnością spodoba się graczom oglądającym często filmy i seriale na Netflixie. Procesor i ekran to jednak nie wszystko. Równie ważny jest czas pracy smartfona na baterii oraz wsparcie dla techniki odpowiednio szybkiego jej ładowania. W Realme GT 2 mamy do czynienia z baterią o pojemności 5000 mAh, pozwalającą na kilka godzin zabawy w najbardziej zasobożernych grach. Prawdę mówiąc, trudno jest mi wyobrazić sobie, żeby w tak zgrabnej obudowie udało się zmieścić pojemniejszą baterię. Powiedzmy sobie szczerze, wiele smartfonów korzysta z baterii o podobnej pojemności. Niewiele jednak wspiera tak szybkie ładowanie. Realme GT 2 oferuje możliwość szybkiego ładowania za pomocą dołączonej w zestawie ładowarki SuperDart o mocy 65 W. Pełne naładowanie telefonu trwa nieco ponad 30 minut. Trzeba przyznać, że czas ten robi niemałe wrażenie. Niezmiernie ważnym w graniu na smartfonie, zwłaszcza przy wykorzystaniu usług transmisji strumieniowej pozwalających ogrywać tytuły AAA znane z PC-tów, jest stabilne i szybkie połączenie z siecią. Technologia inteligentnego przełączania anten HyperSmart Antenna Switching w Realme GT 2 poprawia jakość sygnału poprzez automatyczne wybieranie optymalnych anten i stanowi rewelacyjne uzupełnienie dla obsługiwanych standardów 5G i Wi-Fi 6. Osoby grające na smartfonach przeważnie grają przy wykorzystaniu głośników, a nie słuchawek, dlatego szczególnie ważna jest jakość wydobywającego się z nich dźwięku. Nie muszę chyba mówić, że w grach online takich jak Fortnite szybka lokalizacja źródła wystrzałów jest kluczowa dla wygrania rozgrywki. Głośniki stereo w smartfonie gamingowym to absolutny must have. Realme GT 2 otrzymał zestaw nagłośnienia ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res. Docenią to nie tylko gracze, ale także melomani i miłośnicy dobrego kina. Nie ukrywam, że w Fortnite, podobnie zresztą jak w inne FPS-y, wolę grać na komputerze przy użyciu klawiatury i myszki. Muszę jednak przyznać, że w produkcję Epic Games na smartfonie Realme GT 2 grało mi się nad wyraz dobrze. Nie inaczej sprawy miały się w przypadku Asphalt 9 Legends ze znacznie przyjemniejszym sterowaniem. Nawet mega wymagający Genshin Impact działa płynnie. Prawdę mówiąc, był to mój pierwszy kontakt z tym tytułem i szczerze go polecam, zwłaszcza, że jest dostępny za darmożkę. Wydaje mi się, że to już wszystkie najważniejsze cechy gamingowego smartfona z punktu widzenia wymagającego gracza. Zapewne wydaje Wam się, że urządzenie spełniające wszystkie powyższe kryteria musi kosztować krocie. Niekoniecznie. Realme GT 2 w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci nadane wyceniono w Polsce na 2499 zł. To naprawdę sensowna cena, a zdarzają się także ciekawe promocje. Realme GT 2 wygląda jak flagowiec, oferuje wydajność flagowca, jest flagowcem tańszym od wielu propozycji konkurentów. Jeżeli szukacie fajnego smartfona do gier, to kierując się wszystkimi powyższymi wytycznymi, na pewno znajdziecie to, czego szukacie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.